I wracamy, drodzy państwo. Edyta Hołdyńska, nasz gość, Jan Rokita, publicysta tygodnika Sieci. Drodzy państwo, będziemy mówić o tej informacji, która zelektryzowała media wczoraj, no bo we wtorek odbyła się taka narada przy ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości i postanowiono, albo być może to prezes Jarosław Kaczyński, bo oczywiście kulisów tych rozmów nie znamy, zakomunikował w każdym razie, że odejdzie z rządu, nie będzie już pełnił funkcji wicepremiera. Jakie to ma znaczenie dla sondaży, także dla poparcia, bo Jarosław Kaczyński zapewnia, że z polityki nie odchodzi, skupi się teraz na kierowaniu partią jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Czy to cokolwiek zmienia? Pytamy naszego gościa. Jeśli mam być szczery, to chyba nic. To po co w takim razie był zabieg z wejściem do rządu Jarosława Kaczyńskiego? Właśnie, to jest najbardziej ciekawe pytanie. Rzeczywiście pani zawsze stawia dobre pytania, tak. To więc, dziękuję. To ważne w tym zawodzie, to prawda, ale pan ma niezwykle ciekawe komentarze, opinie, więc słuchamy. Dziękuję za komplementy. Taka wymiana komplementów na poranek dobrze robi, na poczucie tak humoru. Więc to była bardzo dziwna operacja, dlatego że ona nastąpiła, wejście Kaczyńskiego do rządu, w warunkach dość głębokiego kryzysu opozycji, prawda? Kryzysu obozu rządowego, proszę o tym, pamiętamy to doskonale, prawda? I uważano wtedy dość powszechnie, ja sam nawet chyba tak pisałem w sieciach, że wejście Kaczyńskiego do rządu może być pewnego rodzaju przełomem, jeśli chodzi o działalność całego obozu rządowego, z dwóch powodów. Po pierwsze, pojawi się kluczowy autorytet polityczny wewnątrz rządu, w związku z tym zniknie ten zarzut, który bez przerwy był formułowany, że rząd jest sterowany zewnętrznie, z Nowogrodzkiej, prawda? Że jest jakaś nieformalny układ quasi-demokratyczny, że rząd się składa z marionetek, a musi słuchać jakichś ośrodków zewnętrznych. Pamiętam przecież, że to w tej chwili mniej, ale do pewnego momentu to był jeden z głównych zarzutów ustrojowych, jaki był formułowany przeciwko PiS-owi i stylowi tej władzy. No i nieoficjalnie mówiło się, że Jarosław Kaczyński chce uporządkować relacje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, tak naprawdę przejąć mocniej estery, lejce, prawda, jeśli chodzi także o zapędy innych liderów ugrupowań stanowiących Zjednoczoną Prawicę, czyli Solidarna Polska, Jarosław Gowin, Porozumienie. Otóż to. I to jest ten drugi kluczowy motyw, który tutaj był, o którym wszyscy powszechnie rozmawialiśmy i wypisaliśmy wtedy. A mianowicie wydawało się, że ponieważ to był moment, kiedy Kaczyński wchodził do rządu, takich bardzo ostrych napięć, zwłaszcza między Morawieckim i Ziobrą, prawda? I groził taki wewnętrzny rozpad tak naprawdę obozu rządowego z tego tytułu, że Kaczyński przychodzi po to, żeby być, no jeżeli autorytet, główny autorytet obozu władzy całego wchodzi do rządu, to oznacza, że pojawia się wewnętrzny ośrodek jakiejś dyspozycji, prawda? To znaczy, że no krótko mówiąc, i że i Morawiecki, i Gowin, i Ziobro zwłaszcza będą go słuchać, i że w ten sposób się narzuci pewien spójny obraz rządu. Otóż chcę powiedzieć, i to jest ważna rzecz, że te nadzieje się nie spełniły, prawda? To znaczy, konflikt z Gowinem się wyeskalował i jak wiadomo skończył się odejściem Gowina. No właśnie, czyli tutaj może problem z głowy. No tak, no ale w każdym bądź razie, jeśli celem była pacyfikacja trzech zwaśnionych stron koalicyjnych, prawda, wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, no to w przypadku Gowina się nie udało go spacyfikować, prawda? To znaczy raczej zastosowano dywersję, prawda? PiS zastosował dywersję, znaczy w momencie, kiedy było jasne, że Gowin odchodzi, no to mu zbudowano opozycję wewnętrzną i rozbito jego partię, prawda? No to jakby zrozumiałe, w momencie, kiedy była spodziewana zdrada, no to tej zdradzie przeciwdziałano, prawda? To jest jakby w polityce trzeba się liczyć z takimi mechanizmami. Mnie w każdym razie one nie dziwią. Natomiast jeśli chodzi o Ziobrę, to można powiedzieć, że ton jego opozycji wewnętrznej wobec linii Morawieckiego, zwłaszcza w kwestiach europejskich, stał się, powiedziałbym, może mniej taki zapalczywy, ale z kolei bardziej stanowczy. To znaczy on już w tej chwili, jego ta grupa jego zwolenników artykułuje bardzo jasno swoje cele
polityczne jako cele inne niż cele Morawieckiego, zwłaszcza jeśli chodzi o Unię Europejską, prawda? To znaczy oni, krótko mówiąc, uważają, że kompromisy z Unią Europejską są złą rzeczą, a Morawiecki uważa, że kompromisy z Unią Europejską są koniecznością. Mhm. I tu nie nastąpiło, by tak powiedzieć, zbliżenie opinii, ale nastąpiło tak naprawdę rozjechanie się opinii. Tyle, że ono jest dzisiaj artykułowane w taki spokojniejszy i niekryzysowy sposób, co jest bardzo rozsądne z punktu widzenia jednych i drugich, bo nie powoduje jakichś gwałtownych wstrząsów, prawda, ze strony całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Więc mogę powiedzieć tak, że mi się wydaje, że cały ten pomysł z tym, że jakaś jakościowa zmiana w efekcie obecności Jarosława Kaczyńskiego w rządzie nastąpi, ona nie nastąpiła. Natomiast sam Kaczyński ma z tego powodu, że jest w rządzie, sporo różnych problemów. No, takich na przykład, że ponieważ jest wicepremierem, no to opozycja zgodnie z regulaminem Sejmu domaga się od niego, żeby przychodził na komisję sejmową i się tłumaczył z różnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa, bo jest wicepremierem odpowiadającym za bezpieczeństwo. On nie przychodzi, z tego powodu są dodatkowe awantury. Jako wicepremier oczywiście powinien przychodzić, ale jako dla lidera obozu władzy, dla niego jest upokarzające, żeby się stawiać na wezwanie jakiejś tam podkomisji czy komisji, prawda? No więc robi się z tego takie trochę qui pro quo, zupełnie do niczego niepotrzebne, bo jego realna rola polityczna jest w pewnej kolizji z rolą instytucjonalną, prawda? Wszyscy wiedzą, że on jest przywódcą, ale w strukturze instytucjonalnej jest wicepremierem, jednym z członków rządu, więc jak podkomisja jakaś czy komisja czegoś od niego chce, no to przyłaś tutaj, prawda? Premierze, ministrze, co tam się? Tłumacz się z tego, że tutaj to, tamto, owo, jakieś tam mają strzelby złe, policjanci. No ale było wystąpienie ostatnio, Jarosław Kaczyński zabrał głos, co prawda nie przed komisją, tak? Ale zabrał głos w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Od czasu do czasu musi, prawda? Od czasu do czasu musi. Więc mi się wydaje, że wszyscy czują pewną taką nie do końca naturalność tej jego roli w rządzie. W takim razie Jarosław Kaczyński mówi, odchodzę, wracam tam, gdzie byłem, tak? Znowu będę zarządzał partią. Do normalności Zjednoczonej Prawicy. Nikt się temu nie zdziwi, na nikim to nie zrobi wrażenia. Nie jest to ani krok, który by jakoś istotnie coś robił dobrze PiS-owi, ani też nie jest krok, który by jakoś robił źle PiS-owi. Zaraz wrócimy do rozmowy. Spójrzmy, jak sytuacja wygląda w tej chwili. W takim razie, jeżeli chodzi o poparcie dla poszczególnych partii politycznych, nasz sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes. Państwo widzą teraz te słupki na swoich ekranach. Rekordowo wysokie, można powiedzieć, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Formacja Jarosława Kaczyńskiego z najlepszym wynikiem od bardzo wielu miesięcy. 40% Zjednoczona Prawica, czyli PiS i Solidarna Polska, o tym przez cały czas tutaj rozmawiamy. Koalicja Obywatelska, czyli PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni 26%, Szymon Hołownia i jego ugrupowanie 12%, Konfederacja 7%, SLD, Wiosna, Lewica 7%, 2%, Kukiz 15%, PSL również 2% poparcia, Porozumienie Jarosława Gowina, o którym też chwilę rozmawialiśmy, 2% poparcia, no i inne ugrupowania jeszcze 2% tutaj zgarnęły. Czy taka sytuacja utrzyma się do wyborów w 2023 roku? Coraz częściej słychać głosy, że PiS będzie rządził kolejną kadencję. To jest bardzo prawdopodobne, zresztą zawsze było bardzo prawdopodobne, więc nie ma w takiej hipotezie niczego nadzwyczajnego. Natomiast co ciekawe, to to, że w związku z tym, że wracając jeszcze do tego odejścia z rządu Kaczyńskiego, w związku z próbami interpretacji tej zapowiedzi jego powrotu, pełnego powrotu do partii i w związku z tymi dobrymi słupkami, pojawiła się po stronie opozycji takie przypuszczenie, że PiS będzie chciał stosunkowo szybko przeprowadzić wybory parlamentarne, prawda? Następne, być może wiosną przyszłego roku. I zdaje się, że opozycja zaczyna działać pod wpływem tego rodzaju scenariusza. To zwłaszcza jeszcze wziąwszy pod uwagę, że w najbliższych tygodniach pewnie będzie eskalować spór Polski z Komisją Europejską i Trybunałem, prawda? Że to nie jest jeszcze koniec tego sporu, że jeszcze się pojawi kwestia sankcji finansowych, na pewno, to nie ulega chyba w tej chwili wątpliwości. W związku z tym to jest takie połączenie okoliczności, które może sugerować, iż Kaczyński będzie chciał doprowadzić do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. To oczywiście w polskich warunkach nie jest łatwe, dlatego że
no, konstytucja polska w gruncie rzeczy bardzo stabilizuje parlament i bardzo utrudnia jego wcześniejsze rozwiązanie. Trudno sobie wyobrazić, ażeby Zjednoczona Prawica ryzykowała jakieś tak absurdalne operacje, jak na przykład nieuchwalenie budżetu w terminie celowo, prawda, bo to byłoby kompletnie rujnujące wizerunkowo i pozbawione jakiegokolwiek sensu. W związku z tym, jeśli coś jest możliwe, to tak naprawdę chyba tylko taki tryb, w którym po prostu zgłoszony zostaje wniosek o samorozwiązanie Sejmu, a PiS oczekuje tego, iż czy spodziewa się tego, że w sytuacji, w której obóz rządowy chce rozwiązać parlament, opozycja nie będzie mogła się temu sprzeciwić, no bo jakby się wytłumaczyła z tego, że nie chce zakończenia rządów PiS-u i nie chce wyborów, prawda? Więc jeśli jakiś scenariusz byłby w tym duchu możliwy, to chyba tylko w takiej procedurze, to znaczy PiS składa wniosek o samorozwiązanie Sejmu, argumentując tym, że potrzebuje poparcia społecznego na przykład w obliczu konfliktu na wschodzie, prawda, na granicy i sporu z Komisją Europejską. To jest bardzo dobra argumentacja, prawda, do wcześniejszych wyborów. Słupki są świetne, w związku z tym moment jest taki, że z punktu widzenia PiS-u warto to zrobić. Opozycja ma trochę spętane ręce, bo jak powie, nie głosujemy przeciwko takiemu wnioskowi, to znaczy, że tak jakby udzielała wotum zaufania rządowi Morawieckiego, prawda? No właśnie, a jeżeli o opozycji mowa, to zatrzymajmy się na chwilę, bo taka niedzielna manifestacja, wiemy o niej, mówimy o niej przez cały czas. Dzisiaj rano naszym gościem był Robert Bąkiewicz, który podejrzewany jest, zarzuca mu się no właśnie przeszkadzanie Donaldowi Tuskowi w jego przemówieniu podczas tych niedzielnych manifestacji. Rafał Trzaskowski z kolei mówił o frekwencji. Dlaczego w takim razie opozycja tutaj posługuje się sięganiem po takie chwyty jak zawyżanie frekwencji na swoich manifestacjach? Posłuchajmy. Ile osób się zjawiło na tej manifestacji? No około 80 tysięcy. Dziennikarze Onetu użyli specjalnego programu, który jest dostępny w internecie, map checking. No wyszło, tam było 25 tysięcy, a że nawet jeśli przyjąć, że było większe zagęszczenie, to było 35 tysięcy, a gdyby miało być między 80 a 100 tysięcy, to ten tłum musiałby sięgać Pałacu Prezydenckiego. Proszę pytać specjalistów. No, takie są dane, które ja otrzymałem od ludzi z Biura Bezpieczeństwa. W takim razie wnioskujemy, w Biurze Bezpieczeństwa w warszawskim ratuszu nie ma specjalistów, bo błędnie obliczyli, ile osób było na marszu, na manifestacji. Policja również podaje, że to było maksymalnie 25 tysięcy osób w niedzielę. Co tam się dzieje w opozycji? Ale wie pani, to jest taki rytuał, już przyzwyczailiśmy się przecież do tego. I to nie tylko Polski, bo to we Francji na przykład jest dokładnie to samo, prawda, jak są wiece. To zawsze partie, które je organizują, podwajają liczbę uczestników po to, żeby podać komunikat o swoim sukcesie, a druga strona to prostuje i minimalizuje. Więc to jest jakby rytuał, w moim przekonaniu, który jest dość śmieszną liturgią demokratycznej, wiecowej polityki i tyle. Politycy kłamią w takich sytuacjach, ponieważ tak są spragnieni sukcesu. No, tak są spragnieni sukcesu mobilizacyjnego. Przecież nie mogą powiedzieć, że nam się nie udaje zmobilizować ludzi. Mówią, my mobilizujemy tłumy, proszę bardzo, prawda? Ale po co jest to kłamstwo, skoro tak szybko jest, no właśnie, nawet przez dziennikarzy Onetu sprawdzane? No wychodzi to czasem śmiesznie, ale wie pani, generalnie jest chyba tak, że potem powstaje pewnego rodzaju zamęt, dlatego że jedna strona podaje tyle, druga strona podaje tyle i normalny człowiek, ja wiem to po samym sobie, jest z reguły skołowacony, to znaczy już nie wie dokładnie, ile tak naprawdę było i po prostu wierzy. Aha, czy jest szansa, że elektorat czy wyborcy potencjalni uwierzą? Jak pewien klasyk mówił, ciemny lud kupi, prawda? A klasyka to pani sobie sama dopowie. Nasi widzowie również. Dobrze, w takim razie podsumowując ten punkt programu, co musiałaby zrobić opozycja, żeby jednak przeszkodzić Prawu i Sprawiedliwości w sięgnięciu po trzecią kadencję? No to jest znów kluczowe zupełnie pytanie i to jest pytanie o los i przyszłość polityczną Donalda Tuska. Dlatego, że to jest pytanie, które odpowiedź na to pytanie zdecyduje o tym, jaka jest cała jego polityczna przyszłość. To znaczy jego... On wrócił do polskiej polityki po to i tylko po to, żeby doprowadzić do usunięcia Kaczyńskiego od władzy w następnych wyborach. Jeżeli to się nie uda,
to Tusk kończy swoją karierę polityczną historyczną klęską, prawda? W związku z tym on musi zrobić coś takiego, ażeby spróbować doprowadzić do odsunięcia Kaczyńskiego od władzy. Żeby to było możliwe, to wiadomo, że musi do tego zbudować taką konstrukcję polityczną, która będzie wychodzić poza Platformę. Mm-hmm. Dlatego zresztą twierdziłem, że on jest w gruncie rzeczy, mimo że jest liderem Platformy, to jeśli ma wygrać, to musi roztopić Platformę w jakimś szerszym obozie. Ten wiec pokazuje, że tak samo jak węgierskie prawybory, o których mówiliśmy wcześniej, że to jest zajęcie piekielnie trudne i co tydzień wybucha nowa bomba i nowa niespodzianka. Będziemy wracali do kolejnych w takim razie, jeżeli będą następowały. Tutaj musimy zakończyć tymi słowami Jana Rokity, publicysty Tygodnika Sieci. Dziękujemy bardzo za opinię, za udział w programie. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. I dziękujemy. Również Państwu dziękujemy za uwagę. Za chwilę wracamy, już kolejni prowadzący, kolejni publicyści, kolejni goście.